Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Dying Light The Following. No i kochani, to już będzie chyba ostatni, ale to ostatni odcinek z tej serii. Powiem wam szczerze, cieszę się, że się chyba wyrobimy. Ale ten scale kopa, wow! Totalnie, to też odwalisz? To też odwalisz, o kurde, dobra. Fajnie, tylko przerwamy noc, no ale w sumie to nic nie zmienia, bo i tak wchodzimy do zapory, do środka. Co ma być, to będzie. Znalazłem ostatnio istniejące fiolki leku. Zabrałem je ze sobą, są nienaruszone i być może stanowią rozwiązanie, którego szukamy. Rzecz w tym, że bezlicy mają chyba jakieś kłopoty. Muszę do nich dotrzeć przez bandytami. Znajdź matkę. O kurde. O ja pierdolę. Ej, jest tu kto? Bracie! Więcej walk, więcej śmierci. Nie mogę pozwolić, by to się powtórzyło. Nie pozwolę. To ty? Gdzie są bezlice? Co się ze mną dzieje? Czemu słyszę twój głos? Dzieci słońca, Kyle. Przed wybuchem zarazy były niczym. Ot na wpół porzucona tradycja. Zapomniane wierzenia sprzed wieków. Ja sobie tylko apteczki porobię na zaś. Gdyby jednak coś miało się wydarzyć nie tak, jak bym bardzo chciał. Zresztą, niby to jest końcówka. Ale powiem wam szczerze, na 100% nie będzie to łatwe. Dobra, starczy chyba. Tyle apteczek to jeszcze chyba w tej grze nie miałem. Widzę, że ona nawet pomocy nie potrzebowała. Robi się klimatycznie. No to bardzo klimatycznie. Szczerze, mam nadzieję, że się w jednym... Noszę ten tytuł od tak dawna. Matka nie miał żadnego znaczenia. Do chwili, kiedy stał się aż nazbyt realny. Sądziłam, że ich szacunek brał się z tego, że byłam żoną pułkownika. Wiedliśmy dobre, spokojne życie. Mam nadzieję, że to będzie ostatni odcinek, naprawdę. Nic innego nie było. Papierośnicę i kazał uciekać. Nie chciał mi zrobić krzywdy. Zostałam odciągnięta przez wiernych. Przyszli po swoją matkę. Aha, to jeszcze dwie apteczki. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że on nie pali. Zajrzałam do środka. Wewnątrz była mapa, klucz i notatka z liczbami. One zaprowadziły nas tutaj. Przywrócić zasilanie. Reszta wyruszyła szukać leku. Bezskutecznie. Kolejne apteczki. Znaleźliśmy zamknięty pojemnik. Okazało się, że tamte liczby były kodem do zamka. Wewnątrz były dziwne fiolki. Wszyscy patrzyli na mnie. To mogło być lekarstwo, ale też mogła to być trucizna. Czułam, że nadchodzi atak, że wkrótce się przemieni. Wtedy pomyślałam, jeśli to nie lekarstwo, to po co by mnie tu skierował? Kochałam go. Ufałam mu. Ono tam stoi. Pamiętam ten smak. Kwaśny, gorzki jak krew. W sumie to mogła być krew.
Kolejne apteczki, kurde, to nie wygląda dobrze. Jeszcze się przejdę dookoła. Może coś znaleźć, ale nie, bo tam kurde, dużo latania. Może lepiej nie, dobra, pogadajmy z tobą. Zbudziłam się tam, otoczona szczątkami ludzi, którzy mi ufali. To wszystko dzięki światłu. Ktoś w końcu przywrócił zasilanie. I światło przywróciło mi zmysły. Wychanie oparów to jedno, ale wypicie płynu to coś zupełnie innego. W świetle, w słońcu mój umysł należy do mnie. Przepełniam niemiłość, której nie byłbyś w stanie pojąć. Ale w ciemności dominuje moja nowa natura. Bezmyślna, śmiercionośna. W ciemnościach z okrutną pasją rozrywałam moje dzieci na strzępy. Ale przysięgłam sobie, że zostanę matką, na jaką zasługują. A teraz ty się pojawiłeś, Karl. I wszystkie znaki wskazują na to, że jesteś tym, na którego czekałam. Tak głosi przepowiednia, Karl. A wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. Nie. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi. Ja tylko chcę uratować swoich przyjaciół. Popatrz na mnie. Nie ma lekarstwa. Chcesz, żeby ludzkość stała się taka jak ja? Słuchaj mego głosu. Piękna przemiana, prawda? Umysły i dusze połączone telepatyczną więzią. Jakież to poetyczne. Popatrz na mnie. A kiedy nadejdzie ciemność, co wtedy? Więcej śmierci? Więcej zabijania? Możesz ukryć się przed innymi, ale kto ich ukryje przed tobą? Nie, nie musimy tego pić! Same opary! To bez znaczenia. Posłuchaj. Wdychałeś już opary. Może zajmie to dłużej, ale powoli zmieniasz się już w podobnego do mnie potwora. Nie, poczekaj, posłuchaj! Ale przygotowała plan awaryjny. Można by było oczyścić cały ten region. Pytanie tylko, czy jesteś gotów poświęcić tysiące ludzkich istnień, w tym swoje własne? No i kochani, właśnie nastajemy nad jedynym wyborem w tej grze. Jednym z wyborów jest po prostu wysadzeniem Haran. Drugie jest walka z matką i przeistoczenie się takiego jak ona. Nie widziałem tego pierwszego, czyli że poświęcenie i tak dalej, ale go nie będę brał. Ja wam postaram się to wrzucić, jak to mniej więcej wygląda. Nie będę tego przechodził od początku. Ale przechodziłem drugie zakończenie, gdzie jest to właśnie ta walka z matką. I w sumie wiecie co? Jest to naprawdę bardzo ciężka walka. Mega, mega ciężka walka. No ale dobra, spróbujmy. Ty chyba oszalałaś. Nie będę zgrywać jakiegoś Boga Słońca, nie wezmę udziału w tej szopce. Zabieram lek i znikam stąd. Może powiesz, kiedy zobaczysz to moimi oczami. Aleś zapatrzony w siebie. Ty, wcieleniem Boga Słońca. Pokażę ci, kim naprawdę nie, jesteś. Nie! Do cholery! Ty popieprzona wariatko! Może już nie jestem człowiekiem, ale przepełnia mnie miłość do ludzkości. Miłość, którą ty gardzisz. A teraz ta odrzucona miłość zamienia się w gniew. Gniew, który odciśnie na tobie piętno. Zapłacisz za wszystkich, których nie zdołałeś. To będzie ciężkie. Gdyby tak wybrać inaczej, odblokowano osiągnięcie. Opary są tutaj silne, prawda? Przenikają skórę, kości,
mózg. Słyszę twoje myśli, Kyle. Twój strach. Dobra, gdzie ty jesteś? Idę po ciebie. To chodź. Gdzie też, Miro, jesteś? Tam jest. No chodź tu. No chodźcie. Ja wiem, że ja teraz się mało odzywam, ale serio, to jest ciężki i zaraz zobaczycie dlaczego. Bo ich będzie coraz więcej. O kurde. Dobra, nie wiem, czy to jest w ogóle sens z nimi walczyć. O! Ale są kolejne. Już nie mam bombek? O, fuck. Jebany chłopek w CS-ie. Dobra, zaczynamy jadkę. Ale tu eksplod pada. Zaczynamy prawdziwą walkę. Chcesz na łapki tyrać? Hop. I w mordę. No sporo z tego zabiera. Dobrze, że mamy w sumie regenerację HP dosyć sporą, więc nam to nie przeszkadza, no właśnie, o ile tego nie spartanimy w ten sposób.
O! Czekam na regen HP. To jest właśnie sposób na nią, w sumie dobry. Czy ty świnio? Po gębie. Dobra. Znów mi kapę brakuje. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten krzyk, to jest przejebany. Regenerujemy życie już, w którym mniej niż połowa HP. Dobra, możemy sobie walczyć, chodź. To 39 HP mało. Mało mi HP zostało. A jest cwaniara, nie daje uciekać w ogóle. Cwaniarka. Dobra. Znów jesteśmy gotowi na walkę. Chodź. Nie dam ci się tak łatwo. Dobra, udało się za pierwszym razem. Kurwa, zabiłem! To jest trucizna. To nie trucizna, to lek! Lena? Lena, wracam, mam lekarstwo. Uratujemy! Uratujemy wszystkich! Powiedz Camdenowi, że może się przestać. Że może już się przestać śpieszyć. Nie, czekaj. Powiedz, że mamy nowy trop. Lepszy od poprzednich. Gdzie ja jestem?
No i moi kochani, właśnie zakończyliśmy dodatek The Following. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że już w końcu pozbyliśmy się tej gry, czy tego dodatku w sumie. Ja naprawdę jestem osobą, która Dying Light'a ubóstwia. Totalnie ubóstwia. Ale ten dodatek jest po prostu słaby. Może nie fabularnie, bo fabularnie jest fajny. Ale gameplayowo, te samochodziki i tak dalej, to jest po prostu nie ten klimat tej gry. Naprawdę. Zresztą widzieliście, że praktycznie ani razu, może z raz chyba zginęliśmy od koszmaru w zwykłym Dying Light'cie. Tutaj za to padaliśmy notorycznie. Te samochodziki były źle skonstruowane. Stalowe drzewa i tak dalej, to było też bardzo, bardzo, bardzo złe. Ogólnie brak tego quest trackera, który pokazuje mniej więcej gdzie jechać, dla osób, które nie znają tej gry, no w pojedynkę jest po prostu nie do rozegrania. Znaczy, no można próbować, wiadomo, w dzień i tak dalej, ale w nocy naprawdę, ja osoba, która mniej więcej ogarnia tą grę, naprawdę miałem ciężko z tym. Naprawdę było ciężko. No bo czułem się po prostu zagubiony na tej mapie. Całkowicie czułem się zagubiony. I tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie mam jechać. Co chwilę były jakieś zamknięte trasy, ewentualnie jakieś, nie wiem, zakręty, srenty i tak dalej. Ta mapa jest tak zawiła, że bez GPS-u naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ciężko przejść to tutaj cokolwiek. Tak więc no, jeżeli miałbym ocenić ten dodatek od 1 do 10, no to byłoby to przysłowiowe 2 na 10. Mimo iż tu fabuła jest naprawdę fajna, bo ogólnie pokazałem wam naprawdę niewielki procent tej gry, bez żadnych questów pobocznych i tak dalej, gdzie mniej więcej poznajemy te postacie, jakoś przynajmniej się do nich, no nie wiem, przyzwyczajamy, staramy się jakoś z nimi współżyć. Jezu, jak to zabrzmiało, współżyć. Współistnieć, o, to lepsze słowo. Aczkolwiek, no, tutaj... Naprawdę... Jak jedynkę chciałbym jeszcze dokończyć na streamach, tak The Following naprawdę mam ciężkie opory, żeby w ogóle dojść do tej gry, żeby usiąść i spróbować zagrać. Naprawdę jedynkę bez dodatku przechodziłem naprawdę z chęcią, miałem zapas totalny, bo mi się chciało grać w tą grę. W The Following już niestety tak nie miałem. Wręcz ta gra mnie troszeczkę wymęczyła. No ale chciałem to zrobić, żeby było to zwieńczenie tej serii na kanale, żeby usiąść ze świeżą głową. Z w sumie odświeżoną głową, jeżeli chodzi o poprzednie wersje, i dopiero teraz dowiedzieć się, jak ta gra się rozwinęła, w którą stronę ona poszła. Czy poszła bardziej w stronę jedynki, czy bardziej w stronę The Following? Jeżeli poszła w stronę The Following, to Techland, robisz bardzo złą robotę. Bo no myślę, że to nie tylko jest moje zdanie, jeżeli chodzi o The Following. Gierka fajna, polecam osobom, które naprawdę chcą tą grę poznać, polecam przejść jak najbardziej, aczkolwiek w kopie. Na pewno nie solo, bardziej w kopie, żeby móc tutaj bardziej mieć kogoś, kto tą mapę całą pokazuje i tak dalej. No nie wiem, na Discordzie czy czacie głosowym zawsze jest inaczej. No i co, to by było chyba na tyle. No dobra, tą ocenę podnieśmy do 3 na 10. 3 na 10 ze względu tylko i wyłącznie na fabułę, bo fabuła jest naprawdę bardzo fajna, bardzo spójna i logiczna. Dobra kochani, ja postaram się jeszcze tutaj wrzucić zakończenie drugie, jak to mniej więcej wygląda. Użyję może kogoś na YouTubie, oczywiście w kredytach dodam, kto to jest. No i co? I to by było na tyle. Trzymajcie się, pamiętajcie, że macie w opisie link do Discorda i do harmonogramu, który jest na stronie www.spookyshiro.pl. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu i zapraszam was już na w sumie niedługo dwójeczkę, bo to chyba dzień albo dwa maksymalnie. Nie wiem dokładnie, kiedy wyjdzie ten odcinek. Tak więc grał dla was Shiro, trzymajcie się. Hej, hej! Znaleźliśmy zamknięty pojemnik. Okazało się, że tamte liczby były kodem do zamka. Wewnątrz były dziwne fiolki. Wszyscy patrzyli na mnie. To mogło być lekarstwo, ale też mogła to być trucizna. Czułam, że nadchodzi atak, że wkrótce się przemieni. Wtedy pomyślałam, jeśli to nie lekarstwo, to po co by mnie tu skierował? Kochałam go. Ufałam mu. Pamiętam tamten smak, kwaśny, gorzki jak krew. W sumie to mogła być krew.
Zbudziłam się tam, otoczona szczątkami ludzi, którzy mi ufali. To wszystko dzięki światłu. Ktoś w końcu przywrócił zasilanie. I światło przywróciło mi zmysły. Rozumiesz? Wdychanie oparów to jedno, ale wypicie płynu to coś zupełnie innego. W świetle, w słońcu mój umysł należy do mnie. Przepełnia mnie miłość, której nie byłbyś w stanie pojąć. Ale w ciemności dominuje moja nowa natura. Bezmyślna, śmiercionośna. W ciemnościach z okrutną pasją rozrywałam moje dzieci na strzępy. Ale przysięgłam sobie, że zostanę matką, na jaką zasługują. A teraz ty się pojawiłeś, Kyle. I wszystkie znaki wskazują na to, że jesteś tym, na którego czekałam. Tak głosi przepowiednia, Kyle. A wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. Nie. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi. Ja tylko chcę uratować swoich przyjaciół. Popatrz na mnie. Nie ma lekarstwa. Chcesz, żeby ludzkość stała się taka jak ja? Słuchaj mego głosu. Piękna przemiana, prawda? Umysły i dusze połączone telepatyczną więzią. Jakież to poetyckie. Popatrz na mnie. A kiedy nadejdzie ciemność, co wtedy? Więcej śmierci? Więcej zabijania? Możesz ukryć się przed innymi, ale kto ich ukryje przed tobą? Nie, nie musimy tego pić. Same opary... To bez znaczenia. Posłuchaj. Wdychałeś już opary. Może zajmie to dłużej, ale powoli zmieniasz się już w podobnego do mnie potwora. Nie, poczekaj. Posłuchaj. Armia przygotowała plan awaryjny. Można by było oczyścić cały ten region. Pytanie tylko, czy jesteś gotów poświęcić tysiące ludzkich istnień, w tym swoje własne? Czyli co, to tyle? Koniec gry. Kurwa. Kurwa, dobra. Musimy to co mam zrobić? Końca. Chodź za mną, Kyle. A więc nadejście tego Boga oznacza, że wszyscy zginiemy? A zaraza odejdzie razem z nami? To zawsze znaczyło to samo. I przekroczy on wrota śmierci, by mógł przynieść nowe życie. Jeśli załatwimy też zarazę, to będzie warto. Chociaż to miejsce nie wygląda mi za bardzo na bramę śmierci. Kwiecisty język, prawda? Starałam się znaleźć dowody na prawdziwość naszych tradycji. Ale śmierć Attyli wszystko zniweczyła. To był dowód. Dowód na to, że cudów nie ma? Czymże jest cud, Kyle? Staniem się świadomym przemieńcem? Jestem tylko kolejnym potworem. Zostać bohaterem w czasach apokalipsy? Jesteś tylko właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. A więc to jest ten plan awaryjny. Do czego jestem potrzebny? Klucz, który dostałam od męża, pasuje. Ale kody nie działają. Wiem, że trzeba to zrobić, ale nie wiem jak. Kody? Twój mąż, on też się zabezpieczył. Dał kody Attyli, żeby ten zdecydował, czy wciąż możesz podjąć świadomą decyzję. Czekaj, ty masz kody? Attyla uznał, że ty lepiej ocenisz sytuację? Mam nadzieję, że dobrze mnie osądzisz. Zakończmy to szaleństwo, Kyle. Proszę.
Dziękuję. 5, 4, 3, 2, 1.